Witajcie w 7 już odcinku Piwniczynku Artystycznego. Otrzymaliśmy w prezencie takiego lisa. Jest to wspomnienie po babci, po prababci, po cioci. Taki właśnie lisek, jeszcze pachnie lisem, najprawdziwszy lis, którego głupio już teraz nosić. Szkoda wyrzucić, więc idealnie nadaje się na nasz piwniczynk artystyczny. Zarzucam go na plecy, jak prawdziwa traperka. Wyciągam lornetkę i patrzę, co dziś w programie. A, mamy w programie performance! Życie to teatr przygotowany przez Annę Falgowską wraz z uczniami ze szkoły w Słupkowach. Następnie wiersz Olgi Wołoniewskiej z udźwiękowieniem Tomka Kący, przeczytany przez Katarzynę Szupryczyńską. Sylwia Gil opowie nam o swoim incydencie z Bengalczykiem, a będzie to zarazem wstęp do naszej części z Bangladeszu. Olga W. Łoniewska przygotowała prezentację właśnie na ten temat. A Nanda zaśpiewa nam przepiękne pieśni bengalskie i zagra nam do tego na swoim banjo czy gitarze, sami zobaczymy. Nanda to już jest nasz korespondent z Australii. Urodził się w Bangladeszu i będzie nam przysyłał filmy z Australii, które co jakiś czas będą się pojawiały w piwniczingu artystycznym. Następnie rozmowa dwóch książek, czyli historia niezwykłej bengalskiej miłości. Mamy Songs for Change, mamy też Poems for Change. Dzisiejszą poezję dla zmiany, poezję bengalską napisaną w Bangladeszu, przeczytają Agnieszka Żabicka z Walii, Piotr z Katowic, Asia Lukas z Gdańska, Jarosław Surma, Tomek Kąca spod Warszawy, Anna B. z Aleksandrówki i Marzena Kaczmarska z Tczewa. Jerbabka natomiast opowie nam baśń z Bangladeszu. Dumanie w grodzie Kerin. Dzisiaj pokrzywa. Następnie Ania Cambridge'owa pokaże nam swój bardzo serdeczny, jak zawsze, i bardzo uczuciowy, przepiękny reportaż poetycki pod tytułem Clumping and Co-watching. W kąciku filozofii użytecznej Piotr Szudejko uraczy nas świąteczną gadką w duchu słowiańskim. Maciej Smolarski opowie o fotografii Harolda Edgertona. Staszek Srebro przyczłapie się ze swoją czarną panterą, a małpiak von Małpol z muchą plujką. Miłego oglądania! Yeah.
Napisała Olga W. Łoniewska. Staram się zachować równowagę na śliskiej tafli życiowych wyborów. Kilka pewnych obrotów i szybkich kroków wzbudza zachwyt widowni. Wraz z pędem wzrasta pewność, tracę hamulec. Delikatna powierzchnia zaczyna uginać się pod naporem emocji. Stabilny grunt zmienia się w trampolinę, która wyrzucając mnie coraz wyżej, nakręca spiralę autodestrukcji. W końcu delikatna membrana, uderzona pięścią obojętności, rozpada się, a drobinki lęków boleśnie wbijają się w ciało. Nurt niemocy ciąga mnie pod powierzchnię. Próbując złapać oddech, uderzam w taflę, która stała się więzieniem dla splątanego ducha. Gdzieś na powierzchni słyszę stłumione głosy, odległe brawa. Krzycząc całą piersią, staram się znaleźć wyjście. Głosy cichną. Zostaję sama. Wszechobecna pustka, niczym bezwzględna grawitacja, ściąga mnie coraz głębiej. Otchłań zapomnienia. Stopą dotykam dna. A pokruszone ziarenka wspomnień zaczynają drażnić oczy, powodując ból i ujawniając zaprzepaszczone szanse. Połysana falą straty, zamykam oczy, a bezwładne ciało uderza całym swoim ciężarem o dno. Widownia, zaskoczona zakończeniem, patrzy na trupa siedzącego obok. A ja? Ja, nie widząc ich oczu, nie słysząc ich głosów, śnię swój sen. Samotny. Gdzieś głęboko pod powierzchnią, uwięziona pod taflą swoich wyborów. A kiedy ciężka kurtyna zacznie opadać, wieńcząc smutny koniec, czy na widowni znajdzie się ktoś, kto poderwie się z wygodnego fotela i krzyknie: jeszcze jeden akt, proszę! Sylwia Gill. Incydent z Bengalczykiem. Dlaczego ważne jest prezentowanie innych kultur? Może dlatego, że bardzo często przeciętna wiedza o nich nie wykracza poza ogólne, stereotypowe stwierdzenie, na przykład: Bangladesz to biedny kraj. Takim zdaniem stwierdzamy nie tylko to, że nic o tym kraju nie wiemy, ale też zakładamy, że wiemy wszystko, co nam potrzeba. I że nie ma i nie może tam być nic interesującego. A tak naprawdę to każdy, nawet najbiedniejszy kraj, najbardziej sponiewierany przez wojny, katastrofy naturalne, politykę wewnętrzną i zewnętrzną, ma własne dziedzictwo, historię, kulturę. Mieszkają tam żywi ludzie, którzy kochają, marzą, dążą do czegoś i są szczęśliwi i nieszczęśliwi,
po prostu żyją. Są takimi samymi ludźmi jak my. Jeśli dowiemy się o nich czegoś, wychodząc poza nagłówki gazet, jeśli sięgniemy chociaż minimalnie do tego, co jest jakąś formą ekspresji tych ludzi, to miliony mieszkańców danego kraju przestaną być dla nas anonimowi, niewidzialni, ale będziemy ich mieli na własnej mapie. Będą częścią naszej mapy świata, którą tworzymy właśnie przez poznanie. W ten sposób zmienia się nasz stosunek. To nie jest już jakaś nieokreślona masa, zbiorowość, ale zaczynamy tam widzieć ludzi, jednostki. Zaczynamy ich rozpoznawać i szanować. Dlatego to jest takie ważne. A im większa Twoja indywidualna mapa świata, tym jesteś bogatszy. Pamiętam, że kilka lat temu weszłam do jakiegoś sklepiku w Anglii, w którym sprzedawał Bengalczyk. Co rozpoznałam po tym, jak rozmawiał z kimś przez telefon. I dla żartu odpowiedziałam mu dwa proste zdania po bengalsku, a on za nie mówił i wykrzyknął: „Dziękuję ci, dziękuję ci! Ty wiesz, ty wiesz! Przyjechałem tu kilka miesięcy temu do pracy. Nikt tu nie wie nawet, że mamy własny język. A przecież tym językiem mówi więcej niż 200 milionów ludzi. Nikt nie wie, że ja jestem człowiekiem, że mam mamę, tatę, siostry. Nikogo to w ogóle nie interesuje. Jestem tu zupełnie nikim. Jestem niewidzialny. Myślałem, że się załamie. Chciałem wrócić do domu, ale nie mogę. Tyle pieniędzy wydali, żeby mnie tu wysłać. Ty mi słońce wniosłaś. Może nie będzie tak źle.” যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে, তবে একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো, একলা চলো রে। যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলো রে। যদি কেউ কথা না কয়, ওরে ওরে ও
অভাগা কেউ কথা না কয়, যদি সবাই থাকে মুখ ফিরায়ে সবাই করে ভয়, তবে পরাণ খুলে অতই মুখ ফুটে তোর মনের কথা একলা বলো রে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে, যদি সবাই ফিরে যায় ওরে ওরে অভাগা সবাই ফিরে যায়, যদি গহন পথে যাবার কালে কেউ ফিরে না চায়, তবে পথের কাটায় অতি রক্ত মাখা চরণ তলে একলা দলরে, যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে তবে একলা চলো রে। Thank you very much, Radio Khonsau. I'm also very, very happy to be part of your program. And I'm pretty sure I'll be able to join you in future. I can promise you, I can send you some small documents or any informational activity from Australia. I will be more happy to be part of your program. Atmosferę Bengalu z lat 30. odnajdziemy w dwóch światowej sławy powieściach. Pierwsza z nich to Maitreyi, autobiograficzna powieść Mircea Eliade'ego, słynnego religioznawcy i antropologa, badacza kultur wschodu. Powieść powstała w 1933 roku i opowiada o nieszczęśliwej miłości autora do córki filozofa bengalskiego Surendranatha Dasgupty. Pisanie książki było sposobem na uleczenie złamanego serca i obolałej duszy. 40 lat później wieści o książce Mircei dochodzą do bohaterki, samej Maitreyi Devi, która jest szanowaną intelektualistką, szczęśliwą matką i babką w Bengalu. Wywołują one w niej szereg wspomnień i tak silne emocje, że postanawia odwiedzić Mircea Eliade'ego w Stanach Zjednoczonych. Wspomnienia te i spotkanie po latach są inspiracją do książki Odpowiedzi na powieść Eliade'ego Mircea. Obie powieści to z pewnością historia przepięknej, wiecznej miłości, która na hanyate na hanyamate sarire nie ginie w ginącym ciele. Obie powieści zostały wydane w Polsce. Maitreyi w 1988 roku w przekładzie Ireny Harasimowicz, wydawnictwo Czytelnik, 1988 rok, oraz Mircea w przekładzie z bengalskiego
Elżbiety Walterowej w 1993 roku. Wydawnictwo KIK. Na podstawie książki Eliadego nakręcono w 1988 roku film Bengalskie noce z Hugh Grantem w roli głównej. Opis Maitreyi. A oto fragmenty zapisków w dzienniku z tamtego miesiąca. Nie jest to piękność klasyczna, tylko niezwykła uroda, nie podlegająca żadnym kanonom. I tak pełna wyrazu, że może czasem budzić sprzeciw. Maitreyi jest czarująca w magicznym sensie tego słowa. Przyznaję, że przez całą noc nie mogłem przestać o niej myśleć. I teraz też, zamiast pracować, kieruję myśli ku jej postaci w jedwabnym, ciemnoszafirowym sari złote kwiaty. A jej włosy... Persowie mają rację, porównując je w swych poematach do splotów węży. Co będzie potem, nie wiem. Prawdopodobnie zapomnę. Dobry Boże, kiedy wreszcie odnajdę spokój? Odwróć się, najdroższy. Mirceo. Przyjechałam z tak daleka, by się z tobą spotkać. Nie chcesz na mnie spojrzeć? Posłuchaj, Amryto. Drżącą ręką opiera się o półkę z książkami, jakby się bał, że upadnie. Patrzyłam na te sprawy inaczej. Nie twierdzę, że mój punkt widzenia jest słuszny. Może ty masz rację. Nie, nie może. Na pewno masz rację. Czemu nie odpowiedziałeś na mój list? Dostałeś go? Tak. Bardzo krótki. Parę linijek. Co to ma do rzeczy? Dlaczego nie odpowiedziałeś? To przecież kwestia zwykłej grzeczności. Kto by o tym myślał? Milknie na chwilę. Chciałbym ci powiedzieć, że to przeżycie było tak cudowne, tak święte, że nie przyszło mi do głowy, by do niego wrócić. Dlatego też umieściłem cię poza czasem i przestrzenią. Naprawdę sądziłeś, że zapomniałam o tobie w nowym życiu? Nie, 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 Amryto. Nawet przez chwilę nie przyszło mi na myśl, że mogłabyś mnie zapomnieć. Zdejmuję z półki jakąś książkę. Nie wiedziałem tylko, czy chcesz mnie zobaczyć. Dlaczego? Jest tyle pięknych rzeczy. Góra Sumeru, Himalaje w koronie śniegów. Czy możemy tam dotrzeć? Wiemy, że są nasze. Lecz czy możemy je mieć? Mimo to nie zapominamy o nich. Są niczym najpiękniejszy sen w najskrytszej cząstce naszego własnego wszechświata. Ale mnie się udało i jestem tutaj. Bo ty jesteś Amrytą. Niezniszczalną Amrytą, nieśmiertelną. Czy jestem w stanie dokonać tego, co ty? Twoja kultura liczy tysiące lat. Twoja przeszłość i moja są różne. Jesteś córką wiecznych Indii. Naprawdę? Słyszałam, że ty także jesteś Indusem. No tak, wszystkim tak mówię. Nie chcę słuchać tych wywodów. Mirceo, odwróć się. Chcę cię zobaczyć.
Masu Duzaman, kiedy wrócisz, przyszydź mi guzik. Czy wiesz, jak się czuję? Zazwyczaj, że zapytany o to udaję ślepego i głuchego. Nie wiesz, jak się czuję? Jeśli mnie zapytasz, udam ślepego i głuchego. Lecz ty nie zadręczaj się tym wcale. Raczej nadal nieprzerwanie przechodź przez moje małe drzwi. Wiesz, jestem przybyszem w swoich własnych progach i zmieniam się coraz bardziej w czarnego kota. Unoszę i kładę moje miękkie stopy na łóżku, by się położyć. Spójrz na zewnątrz, kilka smutnych drzew moknie na deszczu. Wznoszę głos do świata i krzyczę, ale nie ma echa. Drzewa machają liśćmi, witają mnie, otwierają korę, aby pokazać żebra. Patrzę na ich brązowe ciała. Moje własne komórki również widzę kilka czerwonych mrówek nadchodzących z piekła. Ten człowiek, myślał niektórzy, oszalał, idzie przy drodze, zostawiając ją obok. Ma niedopięty zamek w spodniach, zamknięte oczy, rozwiane włosy. Tylko ty zrozumiesz, jak się czuję, jeśli wrócisz i zajrzysz w ciemność. Tylko po to, by zobaczyć, że jestem jeszcze głębsza. Jak u ptaka moje skrzydła unoszą się na wietrze i lecę. Mysz wybiega z dziury, mrugając do mnie okiem, a drzwi mojej wielkiej klatki pozostają zamknięte. Pocałuj mnie, kochana, i wydobądź z tych ram. Tam są moje buty, bez sznurowadeł. Moja żona, żółta koszulka, jest też ranna, przewieszona przez półkę. Guzik odparł mi. Kiedy wrócisz, mi go przyszyć. Granica Taslima Nasrin. Od początku swego świadomego życia pragnęła wąchać, odczuwać, słyszeć świat i zrobiła pierwszy krok za drzwi, lecz powiedziano jej: nie. Te ściany są twoim horyzontem, ten sufit jest twoim niebem. Tu. To łóżko, te poduszki, to pachnące mydełko, ta zasypka dla niemowląt, ta cebula, ten czajnik, ta igła i nitka na bezczynne wieczory. Te kwieciste wzorki na poduszkach, to jest twoje życie. Żeby zobaczyć to życie po drugiej stronie, którego jeszcze nie widziała, odklucza tylne wyjście i zerka na zewnątrz. Lecz mówi się jej: nie. Pilnuj swojego ogródka, tego szpinaku, tego kabaczka, co jakiś czas żółtej róży, aksamitki w starożytnej dzwonicy. Ta pozamiatana alkona, te kwieciste pnącze, ten mały kawalątek ziemi. Co cały twój świat? Kiedy przychodzisz, w moim sercu spada deszcz. Palec drży jak źdźbło trawy. Dawno zamknięte drzwi otwierają się w głębokiej ufności. Kiedy przychodzisz, w moim sercu spada deszcz. Okresu dnia. Zalewając zachodnie niebo kałużą krwi, jak rozbójnik wpatrujący się w przechodniów, do swojego obozowiska udało się słońce. Po długim czasie, celem przeprowadzenia śledztwa, niczym w czarnej furgonetce policyjnej, wtargnął wieczór. I jak tylko zapalono światło, z okna wyskoczyła ciemność. Kiedy odsłoniłam zasłonę, wtedy niczym spłuszonego jelenia nagle spowił mnie wiatr. Farid Kabir, zamieniam się w drzewo. A! Zamieniam się w drzewo! Zapach zieleni przenika mnie całego i jestem liściasty! Całe moje ciało obrasta korą!
Więc przychodzisz, siadasz w cieniu drzewa przez jakiś czas? Mówisz swą opowieść odgłosem wiatru, między drzewami, między gałęziami. Twoje imię jest zapisywane na liściach, a ja jestem wciąż nieodłączną ich częścią. Proszę, nie pozwól spaść ani jednemu. Rozpadające się słowa. Alfabety z podciętymi skrzydłami płaczą na schodach. Kiedy ich dotykam, one więdną i kurczą się. Ześlizgują się, rozpadają na kawałki na końcu ich lotu. Czule podnoszę ich podbródki, ale one płaczą jeszcze głośniej, ależ to uciążliwe. Pozwólcie mi więc zamknąć drzwi, ale one wślizgują się zewsząd, klucząc po baśniach, przekazując informacje z gazet. Ich tuż skapuje na moje ubranie. Siedzę tu bezbronny, więzień swoich własnych słów. Rozpadające się słowa. Każde słowo nosi w sobie niekompletne słowa, połamane słowa, drobno zmielone na niemiazgę słowa. Słowa przyciskające się przez szpary między akapitami. Słowa, które prześlizgują się między twoją i moją skórą. Słowa, które gramolą się z powrotem, szukając utraconych znaczeń. Słowa ulatują z moich myśli, pędząc beztrosko na wietrze. Iluzja. Zatrzymał się niespodziewanie na widok, którego tak usilnie pragnął. Noc przez otwarte drzwi, okno bez żaluzji, karmazynowo zdobione sari ułożone w szafkach, stół bez nakryć, notatnik z poezją, kwiat jaśminu na werandzie. Niespodziewanie zatrzymał się na widok, którego tak usilnie pragnął. Widok domowników z zewnątrz. Witajcie! Dzisiaj wasza jerbabka opowie wam baśń z Bangladeszu. Babcia i wielka tykwa. Była raz sobie babcia, która mieszkała na skraju dżungli. A wcale nie bała się mieszkać na skraju dżungli, bo miała dwa pieski, które jej pomagały w pracach w ogrodzie, a także broniły ją przed różnymi bestiami i dzikimi zwierzętami. Nazywały się Kulu, En i Bulu. No i tak sobie żyli, gospodarzyli, ale pewnego dnia babcia dostała list od córki, a w tym liście było napisane, że córka bardzo za nią tęskni. No więc babcia zarządziła, co który piesek ma tutaj robić w tym ogrodzie, jak mają gospodarzyć, poinstruowała oba pieski i postanowiła wyruszyć przez dżunglę na wędrówkę do swojej córki. No i idzie babcia, idzie, a tu nagle spotyka liska. A lisek był bardzo głodny. I miał chrapkę na babkę. A babcia mówi, ej, lisku, co ci po mnie, ja taka chudziutka, ale jak pójdę do mojej córki, jak tam się najem, to wrócę całkiem tłuściutka i wtedy dopiero się najesz. Lisek pomyślał, podrapał się po głowie, obwąchał jeszcze raz babcię i powiedział, dobrze, poczekam. No i idzie babcia przez dżunglę, idzie, a tu nagle staje przed nią tygrys. Tygrys ostrzy zęby, bo dawno nic nie jadł. Już chce skoczyć ogon w górze i skacze na babkę, a babka, tygrysie, zatrzymaj się. Popatrz na mnie, sama skóra i kości, ale pójdę do córeczki. Będziemy sobie gotowały obiadki, dogadzały to dopiero przybiorę i będę ładna, okrąglutka, wtedy się najesz. Warknął tygrys i powiedział,
Dobrze, poczekam. No i idzie babcia, idzie, a tu nagle staje przed nią wielki niedźwiedź. Wielki niedźwiedź, ale bardzo głodny niedźwiedź. I już chce ją rozerwać na strzępy, kiedy to babka mówi: Misiu, co ci po mnie? Takie chucherko, chudziutkie, skóra i kości, ale jak sobie podjem ucuruchny, to wtedy będę godnym kąskiem dla głodnego misia. Misiu podrapał się po głowie i powiedział: dobrze, poczekam tu na ciebie. Ile było radości, kiedy się spotkały córka z matką. Chodziły, podlewały warzywa, gotowały. No było cudownie, aż nadszedł czas powrotu. Bo wszędzie dobrze, ale w domu najlepiej, jak mawiają starzy ludzie. I babcia już się szykuje do powrotu, ale mówi do córki: córciu, jedno tylko mnie martwi. A właściwie trzy mnie martwią. Martwi mnie misiu, tygrys i lisek, którzy czekają na mnie po drodze. Ale córeczka była równie sprytna jak babcia i mówi: chodź mamusiu. I zaprowadziła mamusię do wielkiej tykwy. Wtedy ta tykwa była, o, i sobie babka weszła do tej tykwy. Weszła babka do tej tykwy i w tej tykwie miała na drogę dużo dmuchanego ryżu. Górę tykwy córeczka zakleiła jej klejem ryżowym. A wiecie, jak to w tykwie? W środku mięciutka jak materacyk, a na zewnątrz twarda jak skóra nosorożca. A więc kopnęła tykwę córeczka i tykwa potoczyła się. I toczy się, toczy, toczy tykwa. I przychodzi misiu i mówi: a co to? Obwąchuje tykwę, ale nic nie czuje, bo klej ryżowy dobrze trzyma. Wtedy zaśpiewała babcia ze środka tykwy: jestem tylko śpiewającą tykwą, kopnij mnie proszę, żebym mogła potoczyć się dalej. Cyk, misiu kopnął tykwę. Toczy się tykwa, toczy, toczy i nadchodzi tygrys. A co to? Jestem tylko śpiewającą tykwą, kopnij mnie dalej, żebym mogła się potoczyć. Tygrys nic nie wyczuł. Kopnął tykwę i tykwa potoczyła się dalej. Wtedy pojawił się lisek. Patrzy i myśli sobie: co to? Jestem tylko śpiewającą tykwą. Kopnij mnie dalej, żebym się mogła potoczyć. Jak żyję, mówi lisek, nie widziałem śpiewającej tykwy. I już zaczyna drapać, już zaczyna obgryzać. I wygryz taką dziurę, że ze środka wytoczyła się babcia. I mówi: no tak, lisku, zgodnie z umową, teraz możesz mnie zjeść. Ale proszę, pozwól mi tylko pożegnać się jeszcze przed odejściem. I zawołała wtedy, a była już blisko domu, zawołała: Kulu, Bulu, potrzebuję was. Wtedy nadbiegły jej dwa wierne psy. Jak przegoniły lisa, jak je babcia utuliła, jak ona z nimi wróciła do domku i ugotowała im pysznych warzywek i kalafiorka i kabaczka. I zjedli sobie razem wspaniały obiadek i żyli dalej w szczęściu i spokoju. Pa!
Marcin Grzebyk, aka Zielony Emeryt. Witam w Radiu Konsao i zapraszam na 7 odcinek mojej książki pod tytułem Misja Kambodża. Lecimy. Spotkania rodzinne i ciągle te same pytania. Po co tam jedziesz? Możesz przecież zginąć. Zginąć można wychodząc rano do pracy i na przykład zostać potrąconym przez samochód. To było najlepsze wytłumaczenie. Pierwsze pożegnania i wyjazd do Kielc na szkolenie. W Kielcach nawiązywały się pierwsze przyjaźnie, które trwają do dziś. Szkolenie wojskowe, normalny tryb wojskowy z apelami, z biurkami i zajęciami przygotowującymi nas do wyjazdu. Pamiętam pierwszy apel, gdy szef naszej kompanii sprawdzał nam czystość dłoni. Po prostu, czy się myjemy? W soboty i niedzielę, kto nie miał służby, mógł jechać do domu. Dwukrotnie byłem w Trójmieście. Za pierwszym razem samochodem marki Jelcz wraz z moim przyjacielem Benkiem zawieźliśmy sprzęt kulturalno-oświatowy do załadowania na statek. Krążyła anegdota, że jakiś żołnierz przyjechał tam ze swojej jednostki starym 266 i po kilku godzinach nie mógł odnaleźć ciężarówki, ponieważ została przemalowana na biało i przygotowana na misję. Kolejny raz w celu załadowania na statek naszego sprzętu, który miał służyć nam na terenie Kambodży, była to ciężka praca, która wiele mnie nauczyła i pozwoliła zapoznać się z nowym parkiem maszynowym. Musiałem szybko posiąść umiejętność radzenia sobie z każdym nowym pojazdem, z którym nigdy wcześniej się nie spotkałem. Dużo nauki dla mnie. Zapoznanie się z nowym sprzętem, którym nigdy nie jeździłem. W Kielcach otrzymaliśmy pieniądze na zakup potrzebnych środków higieny osobistej. Do dzisiaj pamiętam smak pasty do zębów Blendamet, która w tamtych czasach była luksusem, zakupionym na targowisku prosto z polowego łóżka. Wśród żołnierskich zakupów nabywanych od prywatnych importerów, najczęściej przywożone z Niemiec, wymienić należy także proszek do prania. Idąc za radą starszych kolegów, zakupiłem również 2 butelki spirytusu. Pierwsza butelka została zużyta naprawdę do dezynfekcji, a druga może do mniej medycznego celu, ale pomogła nawiązać nowe międzynarodowe przyjaźnie. Wylot nastąpił w lipcu 1992 roku. Leciałem w pierwszej grupie, która została przerzucona do Kambodży. Olbrzymi samolot Airbus czekał na nas na lotnisku w Warszawie. Wielka ekscytacja. Dla wielu z nas był to pierwszy lot samolotem. Skoro pierwszy lot, to i przeżycia olbrzymie. Turbulencje i spadanie samolotu. Wszyscy byli wtedy bladzi na twarzach, a w oczach strach. Jedno międzylądowanie i wreszcie docelowe. Stolica Kambodży, Phnom Penh. Wyjście z samolotu i olbrzymie uderzenie gorącego powietrza. Pierwsze wrażenie było takie, że to od silników samolotu. Jednak w miarę oddalania się od niego było jeszcze bardziej gorąco. Jedyne zacienione miejsce to betonowy daszek, pod którym się zgrupowaliśmy i zaczęliśmy palić papierosy. 2, 3 pociągnięcia i każdy natychmiast gasił. Mundury, w których przylecieliśmy, natychmiast zrobiły się mokre od potu. Czekały na nas podstawione stary 266 z kierowcami z grupy przygotowawczej. Siedziałem na samym końcu, rozglądając się po okolicy, gdy nagle nasz samochód zwolnił i zaczął omijać jakąś przeszkodę. Zobaczyłem rozwalony skuter, kawałek dalej ciało człowieka i leżący obok mózg. Tak przywitała nas Kambodża. Zakwaterowanie odbyło się na terenie naszego obozu, Transit Camp, który w czasach swojej świetności był bardzo popularnym polem golfowym. Murowane budynki z kilkoma pomieszczeniami w środku, kilka piętrowych prycz, w bardzo podobnym budynku spędziłem prawie 6 miesięcy. Rozpoznawaliśmy teren. Ogromne zdumienie wywoływały w nas toalety, latryny, z miejscami na stopy. Z tyłu znajdował się pojemnik zanurzony w wodzie, którym spłukiwaliśmy to, co spłukać należało. Obok znajdowała się olbrzymia łaźnia, której zbiorniki na wodę musieliśmy sami napełniać. Należy wspomnieć o niedalekim budynku z korytami i kranami pełniącym funkcję łazienki, w której dokonywaliśmy porannej toalety. Wodę mogliśmy pić tylko butelkowaną, a zęby myliśmy wodą uzdatnioną do picia. Koniecznie należy wymienić stołówkę, której szefem był żołnierz z Pakistanu i miejscowa obsługa gotująca dla nas posiłki. W menu był m.in. ryż w 3 kolorach, warzywa, owoce i dużo napojów.
Raz zaserwowano nam frytki, którymi objadaliśmy się bez umiaru, że nie nadążano ich dla nas smażyć. Aklimatyzacja nie była łatwa. Pamiętam dzień, gdy obudziłem się pewnego poranka, a na podłodze naszego baraku pełzał sobie wąż. Dzieci z pobliskiej wioski, które swoimi krzykami budziły nas co rano, poradziły sobie z nieproszonym gościem, który zapewne zagościł później na czyimś stole. Dziękuję i zapraszam na odcinek numer 8. Pozdrawiam. Witajcie z Grodu Kerin, mówi Robert Nowakowski. Zaczyna się wiosna. To wspaniały okres, na który wszyscy czekamy z upragnieniem. A szczególnie dlatego, że za chwilę pojawią się wspaniałe rośliny. To, co tu widzicie, to zalane alkoholem pokrzywy. W ubiegłym roku, czyli mają już rok, maceruje, to się nazywa właśnie macerowanie ziół. Pokrzywy są niesamowite. Warto korzystać z tych darów natury, dlatego że z pokrzywy nie tylko można zrobić wspaniały szampon, który wzmacnia nasze włosy, ale też pokrzywa jako jedno z tych najlepszych ziół oczyszcza naszą krew, oczyszcza nasz organizm po tym jesiennym szaleństwie, zimowym szaleństwie i obżarstwie. Wczesna wiosna to wspaniały czas właśnie na zbieranie ziół. Polecam pokrzywę. Do usłyszenia i zobaczenia na następnym spotkaniu dotyczącym może ziół albo zupełnie czegoś innego. Dużo radości. Dziś zabiorę Was w kolejną wycieczkę. Znów przybliżę Wam Cambridge troszeczkę. Stare drzwi, kołatki oraz klamki. Magiczne dziurki od kluczy oraz zamki. I gdy pierwszą klamkę otworzymy, w inny wymiar wyruszymy. Zgrzyta zamek zardzewiały, drzwi mechanizm rusza cały. Gdy mosiężny lew z kołatki w paszczy trzyma okrąg gładki, sygnał to dla wszystkich gości, wchodźcie tutaj ku radości. Każde drzwi i każda tutaj klamka pamięta niejedną kochankę i niejednego kochanka, ale dla jednych drzwi, jak serce było otwarte, zaś dla drugich z miłości odarte. Dziękuję. Thank you.
Dobry wieczór Państwu. W dzisiejszym świątecznym odcinku Kącika Filozofii Użytecznej chciałbym nieco przekornie opowiedzieć nie o filozofii, ale o pewnym elemencie umysłowości dawnych Słowian. Chodzi mianowicie o ich sposób rozumienia czasu. Kiedy człowiek współczesny, przedstawiciel zachodniej cywilizacji, myśli o czasie, to wyobraża sobie taki wykres, strzałkę, która prowadzi od początku, od przeszłości, poprzez teraźniejszość, aż do przyszłości. I takie myślenie chronologiczne jest właściwe wielu naukom. Historii przede wszystkim, ale też i w dramacie takie podejście jest widoczne, czy w kulturze filmowej. Zawsze jest jakiś początek, potem rozwinięcie i kulminacja, zakończenie akcji. Co to powoduje? Jeśli człowiek myśli o sobie, o swoim życiu, to początkiem tego wykresu są narodziny, gdzieś w środku plasuje się wiek średni, a na końcu strzałki jest starość i śmierć. Takie podejście do życia powoduje znaczny lęk przed śmiercią, ponieważ nakazuje nam to logika. Jeśli wyobrażamy sobie czas jako taką strzałkę, to nie ma najmniejszego powodu, żeby po przejściu przez całą strzałkę i zakończeniu życia śmiercią wrócić znów do początku i rozpocząć jakiś nowy etap. Nie. Jest to ciągła linia, która w pewnym momencie się kończy. Natomiast Słowianie wyobrażali sobie czas jako taki kołowrót. Kiedy obserwowali pory roku, widzieli, że po okresie obumarcia następuje okres zmartwychwstania. Czyli te rośliny, które zimą gubią liście, marnieją na zimnie, na wiosnę znowu ożywają, pozwalając również cieszyć się kolejnym rokiem ludziom, którzy żyją dzięki tym roślinom. Przedstawicielem takim, można powiedzieć, przedstawieniem tego sposobu rozumienia jest na przykład mit o dziewannie, która jako młoda dziewczyna na wiosnę cieszy się miłością, światem, po to, żeby na jesieni jako marzanna zawładnąć naturą w taki okrutny sposób, niszcząc całą roślinność i sprowadzając śniegi i takie zimowe obumarcie. Natomiast na wiosnę znów wraca jako dziewanna, jako młoda dziewczyna. Takie samo podejście mieli również starożytni Grecy. Widzimy to w micie szkolnym, dobrze znanym o Demeter i Korze. Na koniec tego świątecznego odcinka chciałbym Państwa zachęcić do zgłębiania mitologii starożytnych Słowian. Starożytnych. Niech będzie, że starożytnych. Myśląc o tym, że ze słowiańskiej mitologii praktycznie niewiele do naszych czasów przetrwało, czuję straszny żal. To jest nawet nie żal, to jest zniewaga. To jest po prostu wydarcie naszej społeczności bardzo ważnego elementu. Korzenia, bez którego Słowianie są podatni na różnego rodzaju ideologie, które nie opierają się na tym, co dla życia istotne. Chciałbym Państwu polecić taką książkę. Postaram się ją pokazać, natomiast nie ręczę za wyniki tej próby. Jest to książka Dary Bogów, która przedstawia mitologię Słowian. Jest również, jeśli Państwo są nią zainteresowani, to jest dostępny w internecie również audiobook, znaczy pierwsza część audiobooka czyta Wiktor Zborowski, coś nieprawdopodobnego. Zapraszam. Kolejny album, który chciałbym zaprezentować, to jest album Harolda Edgertona Stopping Time.
Harold Edgerton był inżynierem i zajmował się wynalazkami czysto fizycznymi. Tutaj widzimy autora zdjęć i różnego rodzaju tarcze. Służyły one do stroboskopowego przesyłania światła. Tarcze się bardzo szybko kręciły i przez każdy otwór przelatywało światło, co pozwoliło uzyskać czasy bardzo krótkie. Ówcześnie film, który się ogląda, ma prędkość 24 klatek na sekundę. Jednak Edgerton skonstruował maszynę, która robi takich klatek 6000 na sekundę. Więc to pozwala na uzyskanie dużo bardzo różnych i innych obrazów, o których istnieniu ludzkie oko i człowiek nie miał pojęcia wcześniej. Przykład jego zdjęć. Tutaj widzimy autora zdjęć. Wystrzelonym z pistoletu kulą, która przeszywa balon. Widzimy jeszcze balon, który trzyma swoją formę, a na końcu zarejestrowaną kulę. Zdjęcie zrobione zostało z prędkością 1 milionowej sekundy. Zdjęcia, które pokazują również bardzo krótkie czasy. Tutaj widzimy kawałek szkła rozbijanego młotkiem. Tutaj widzimy upadającą szklankę, która jeszcze też zdaje się trzymać formy. Tu już jest też zdjęcia, są wykonane w 1 milionowej sekundy. Edgerton był fizykiem i zdjęcia, które zrobił przez przypadek, ukazały się. Wysłał jedno zdjęcie na wystawę i jury orzekło, że są tak dobre, że praktycznie z miejsca został uznanym artystą. W każdym podręczniku do historii fotografii znajdują się jego zdjęcia. On nie miał takiego zamiaru, ale jak widać na zdjęciach, miał bardzo dobre oko do kompozycji, między innymi. Tutaj jest 75 powtórzeń zarejestrowanych na tym zdjęciu. Pan z wędką. Tutaj jest strzał z bata. Warto przypomnieć, że bat rozpędza się do końcówka jego do prędkości zbliżonej do prędkości dźwięku, a nawet ją przekracza. Uzyskanie takich czasów pozwoliło na coraz to śmielsze poczynania Edgertona. Tutaj widzimy kulę lecącą, strzeloną z pistoletu w żarówkę. Wbija się. Żarówka jeszcze trzyma cały czas swoją formę. Tutaj kula na końcu wypada. W późniejszych latach stworzył maszynę, które jeszcze bardziej pozwalały na osiągnięcie większych czasów. To pozwoliło na rejestrację nie tylko kul wystrzelonych z pistoletu, ale także na rejestrację na przykład fali, która jest przed kulą, fali dźwiękowej, uderzeniowej. Tutaj widzimy, jak fala się załamuje i tutaj jeszcze leci. Czasy, które on otrzymywał,
pozwoliły mu też na fotografowanie w latach 50. eksplozji bomby atomowej. Czas, który na tym zdjęciu uzyskał Edgerton, to 1/100 milionowa sekundy. To jest wybuch bomby atomowej. Jego wynalazki, jego pasja też doprowadziła do skonstruowania aparatu stroboskopowego. Tutaj widzimy, dzięki któremu odkryto wrak Titanica w 1985 roku. Zrobił stroboskopowe zdjęcie dna, które dało cień. I tutaj widzimy, jest Titanic, a to jest jego cień. Wobec tego udało się odkryć wrak. Zapraszam do dalszego studiowania czy zapoznania się z Edgarem Haroldem Edgertonem. Dziękuję. Bajka o morzu, panterze i mieliźnie. A może pantera mnie liźnie? Będąc młodym człowiekiem, na wakacjach u wujka, ujrzałem na ścianie z zaciekiem, jak pełźnie mucha plujka. Zbliżyłem oko zdziwione na widok tego owada, gdyż byłem nauczony, że pluć tak nie wypada. Kiedy się przyglądałem, jak plując pełźnie wysoko, mucha z ogromnym zapałem napluła mi prosto w oko. Tego już było za wiele. Chwyciłem packę ze stołu. Jak tej muchy nie zdzielę, aż wpadła wprost do rosołu. Podobno się wygrzebała, lecz później od pająka słyszałem, że pluć już się bała. Chyba że ci chcę po kątach.